Będąc na rekolekcjach dla kleryków, musiałem się bronić przed tym, że powiedziałem, było takie pytanie, czy Harry Potter jest zły. No i wyszedłem na po prostu jakiegoś średniowiecznego zacofańca, właśnie krytykując Harry'ego Pottera u ludzi, którzy za chwilę mają być księżmi. No więc jak kultura masowa idzie przez świat jak walec, nie oszczędzając nikogo. I wyjeżdżając, każdy z nas został przy swoim zdaniu. Nawet nie pomogło to, kiedy podałem żywcem przykład kobiety, która egzorcyzmowana została już tylko z jednym duchem, przyjeżdża następny raz na egzorcyzm, duchów jest znowu komplet. Mordowaliśmy się poprzedniego razu z 5 godzin i wcześniej przez kilka miesięcy, żeby się z tym uporać, a tu wszystko wróciło z powrotem. Pytam, przepraszam, duchów, dlaczego? A one mówią, że dlatego, że obejrzała Harry'ego Pottera. Jedno obejrzenie jednej z części Harry'ego Pottera sprawiło, że wszystkie duchy, któreśmy się namordowali przez kilka miesięcy, żeby je wyrzucić, wszystkie wróciły. No ale to brzmi jak science fiction. No i trudno w to uwierzyć, więc nawet takie doświadczenie nie przemawia. Pomijając już to, że pani Rowling jest pierwszej wody satanistką, jest kapłanką kościoła satanistycznego i w ogóle jest zupełnie oddana sprawie, więc tutaj no nie ma jakby dyskusji. No.